Joachim Kroll, Cień nad Rurii. Niemiecka historia zna wiele mrocznych postaci, ale niewiele z nich dorównuje okrucieństwu i deprawacji Joachima Krolla. Kanibal z Rurii, jak go nazwano, przez lata siał terror w zagłębiu Rurii, gwałcąc, mordując i zjadając swoje ofiary. Jego zbrodnie, odkryte w 1993 roku, wstrząsnęły Niemcami i na zawsze zapisały się w annałach kryminalistyki. Wczesne lata i pierwsze zbrodnie. Joachim Kroll urodził się 17 kwietnia 1933 roku w Zabrzu, na ówczesnym Górnym Śląsku. Pochodził z biednej rodziny robotniczej, dzieciństwo spędził w atmosferze przemocy i zaniedbania. Już od najmłodszych lat wykazywał skłonności sadystyczne, torturując zwierzęta i znęcając się nad słabszymi. W wieku 23 lat po raz pierwszy dopuścił się gwałtu, a wkrótce potem zaczął zabijać. Seria morderstw i kanibalizm. Pierwszą ofiarą Krolla była 10-letnia Marion Keter, którą porwał i zamordował w 1976 roku. W kolejnych latach jego zbrodnie stawały się coraz bardziej brutalne. Gwałcił, dusił i rozczłonkowywał swoje ofiary, a niektóre z nich zjadał. Do 1992 roku zamordował co najmniej 14 osób, głównie młode kobiety i dzieci. Aresztowanie i proces. Kroll został aresztowany w 1993 roku po tym, jak jego ostatnia ofiara, 4-letnia Manuela Wallers, zdołała uciec z jego mieszkania i wezwać pomoc. Podczas przesłuchań Kroll przyznał się do wszystkich swoich zbrodni, opisując je ze szczegółami, które mroziły krew w żyłach. Proces Krolla rozpoczął się w 1994 roku i był jednym z najbardziej medialnych wydarzeń w historii Niemiec. Oskarżono go o 14 morderstw, 8 gwałtów i szereg innych przestępstw. W 1996 roku został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Śmierć i spuścizna. Kroll zmarł w więzieniu 1 lipca 1991 roku z powodu niewydolności serca. Do końca życia nie wykazywał skruchy ani żalu za swoje zbrodnie. Sprawa Krolla pozostawiła po sobie głęboki ślad w niemieckiej świadomości. Jego zbrodnie stały się symbolem mrocznej strony ludzkiej natury i skłoniły do refleksji nad kwestiami zła, przemocy i bezpieczeństwa. Historia Krolla jest przestrogą przed potworami, które mogą czaić się wśród nas, a jego proces stał się punktem zwrotnym w niemieckim systemie prawnym, doprowadzając do zaostrzenia kar za najcięższe przestępstwa. Ciekawostki z biografii Joachima Krolla. Kroll był niezwykle inteligentny i potrafił doskonale manipulować ludźmi. Podczas procesu wykazywał dziwne zachowania, m.in. rysował groteskowe karykatury sędziów i prokuratora. Do końca życia utrzymywał, że jego zbrodnie były inspirowane przez demona. Sprawa Krolla zainspirowała wiele książek, filmów i seriali dokumentalnych. Podsumowanie. Joachim Kroll był jednym z najbardziej okrutnych seryjnych morderców w historii Niemiec. Jego zbrodnie wstrząsnęły społeczeństwem i na zawsze zapisały się w annałach kryminalistyki. Historia Krolla jest przestrogą przed potworami, które mogą czaić się wśród nas, a jego proces stał się punktem zwrotnym w niemieckim systemie prawnym.